Dzień dobry, cześć, czołem, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z kariery Manchesterem City Manuela Pellegriniego. Zgodnie z ankietą zadecydowaliście, że będziecie chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku Manchester City. Było napisane, że ten odcinek pojawi się w sobotę, jednak wiecie, Mistrzostwa Świata, trochę to źle rozkminiłem. A więc ten odcinek dopiero pojawi się dziś, czyli w poniedziałek, tak jest, o godzinie 14.30, tak więc gramy spotkanie z Newcastle United Capital One Cup i postanowiłem, że na takie spotkania będę wyprowadzał z zawodników bramkarzy. Przede wszystkim bramkarzy, którzy nie mają szans po prostu grać na co dzień, tak? Czyli tutaj wystąpi akurat pan Tillman. No mam jeszcze Golańskiego i mam Johansena. Golański także nawet dość spoko bronił w ostatnim spotkaniu, który będzie tutaj. 4-4-2, taka formacja, jeszcze Grosicki gra w Newcastle United oraz Joe na napadzie. Chadli także jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, jak będziecie mogli tutaj zobaczyć. Naprawdę dysponuje fajnym dribblingiem, dobrze kiwa. Tak więc no trzeba się bać tego zawodnika. Ogólnie Newcastle United to jest klub, który gra nierówno, powiem wam szczerze, bo potrafi naprawdę zaskoczyć praktycznie w każdym podaniu. Każda akcja może zakończyć się przez nich bramką, a czasem potrafią tak spieprzyć akcję. No i Newcastle United to jest przede wszystkim niewygodny gracz. Graliśmy z nimi na koniec sezonu, na szczęście wygrałem 1-0 po strzale Christiana Benteke, gdzie tam pokonał Hugo Lorisa naprawdę ze śmiesznego kąta i ogólnie ośmieszył tego golkipera. No ale jak mówię, Newcastle United nie gra się łatwo, a mój Manchester City także nie gra równo. Jak możecie zobaczyć, chyba piąta albo szósta pozycja w Barclays Premier League. Jednak pniemy się już do tej głównej czołówki, czyli przede wszystkim do Manchesteru United. No i jak możecie zobaczyć, 0-0 jak na razie, koniec podstawowego czasu gry, czyli 90 minut, a więc musimy rozpocząć dogrywkę, która na szczęście zakończy się dla mnie bardziej szczęśliwie niż dla Newcastle United. No i tutaj doskonałe podanie do Aleksandra Pato. No i zobaczcie, Aleksandra Pato strzela, jednak Hugo Lloris broni, ale później bramka odcinka, czyli Jesus Navas, jeszcze piłka odbija się od poprzeczki, no i celebruje tego gola. Niczym, nie wiem kto, niczym clown, nie, może nie niczym clown, tylko akrobata, no właśnie, niczym akrobata w cyrku. No to jest taki teatr, można powiedzieć, Etihad Stadium, to jest teatr, gdzie grają sami wspaniali zawodnicy, tak jest. No i tutaj Lacazette doskonale podaje do Marco Reusa, no i Niemiec już ostatkami sił pokonuje Francuza na 2-0 w 117 minucie, a więc Manchester City będzie grał w kolejnej edycji Capital One Cup. No i ten klub będzie chciał przede wszystkim obronić ten puchar, no bo jak mówiłem, Manuel Pellegrini będzie chciał zgarnąć to, co będzie mógł, czyli przede wszystkim Ligę Mistrzów, Ligę Mistrzów, zdobyć puchar kraju, zdobyć puchar Barclays Premier League oraz ten Capital One Cup. Zobaczymy, czy to się uda. Pewnie zastanawiacie się, czemu Luke Shaw został wypożyczony jedynie z Southampton. Powiem wam tak, Manuel Pellegrini od nowego sezonu będzie grał na pewno w nowym klubie i tutaj już jest to przesądzone, ponieważ Manchester City, okej, jest spoko, rozegramy teraz ostatni trzeci sezon i pora zmienić coś w życiu tego właśnie Manuela Pellegriniego, naszego trenera. No i Luke Shaw, jeżeli trafię do jakiegoś dobrego klubu, to przede wszystkim będę chciał kupić tutaj dwóch obrońców. Pierwszym obrońcą jest, teraz żebym się nie pomylił, Marcuns, czy jakoś tak, z Paris Saint-Germain, Brazylijczyk. Jak patrzyłem sobie na Footheadzie, to może mieć aż 89 overall, jeżeli będzie dobrze się rozwijał. No i chcę sprowadzić także Luka Shaw, który fenomenalnie spisuje się w Manchesterze City. Lewa obrona, jest bardzo szybki, bardzo dobre podanie. Przypomina mi tutaj Leightona Baines'a, tylko Luke Shaw jest oczywiście znacznie młodszy niż Leighton Baines. No i myślę, że da się z niego bardziej coś więcej wycisnąć niż z Anglika, niż z Leightona Baines'a. No Luke Shaw też jest Anglikiem. No ale jak mogliście pewnie się dowiedzieć, to Luke Shaw ma przejść do Manchesteru United chyba na 5 lat. Ten gościu ma 19 lat. A naprawdę będzie miał taki kontrakt, że nawet klasowi niektórzy zawodnicy nie mają takich kontraktów. Tak więc fuck, widać, że Manchesterowi United zależy bardzo na tym zawodniku. No i tutaj doskonałe podanie do Christiana Benteke, który jest warty około 60 milionów, 26 lat. Wiele ofert dla tego Belga. Jednak, no na szczęście wykorzystał okazję w 58 minucie. No i strzela bramkę McCarthy'emu, tak jest tutaj gra McCarthy. I to co mnie śmieszy, ponieważ w obronie gra Pierce, a na imię ma nie wiem jak, ale pierwsza litera z jego imienia to jest A. Pierce, a Aiden Pierce to jest główna postać w Watch Dogs, tak więc można powiedzieć, że tutaj twórcy Ubisoft wzorowali się na tym obrońcu z Reading, no i mamy tutaj Aidena Pierce'a. No i koniec 90 minut, jeszcze sędzia doliczył sobie tutaj 2 minuty, no i jednak to spotkanie kończy się tylko jedną bramką strzeloną przez Christiana Benteke. W sumie wysłałem bardzo dużo skautów, jednak nie rozumiem tego, gdzie na przykład wysłałem skauta do Włocha, on i tak mi wyszukuje na przykład golkipera z Anglii. Nie wiem, co to jest w sumie.
No ale spoko, no niech już tak będzie, chyba że to patrzy po narodowości. To jeżeli patrzy po narodowości, to spoko, ale ja chciałbym, żeby z danego kraju mi czasem coś wyszukał. Zmieniałem sobie formację na taką, gdzie wystąpi Diego Costa, a także Aleksandrę Patow. Postanowiłem, że wprowadzę dwóch Brazylijczyków w ten skład. Chyba właśnie tu będzie ten moment, kiedy ci dwaj zawodnicy będą grali ze sobą. No i Marsylia, a także Manchester City zajmują, można powiedzieć, jako... poczekajcie, wyleciało mi z głowy, no te zespoły zajmują ex aequo pierwsze miejsca, no i tutaj bracia Ajew, jeden jest napastnikiem, drugi jest lewym pomocnikiem, tak jest Diego Costa, a także Aleksandre Pato 22 i 10, 4-4-2, taką formacją wystąpię, no i tutaj Goleński, młody polski goalkeeper, no zobaczymy jak się spisze w tym spotkaniu z numerem czwartym, tutaj już pierwsza akcja, która mogła zakończyć się bramką, jednak goalkeeper, bardzo młody, on ma chyba około 17 lat, no broni tą sytuację i powiem wam szczerze, że tutaj Diego Costa się rozkosił w tym spotkaniu, a zobaczycie dlaczego. I ogólnie już w dalszych momentach gra bardzo dobrze. No i tutaj niestety Golański zostaje pokonany. No trochę wiecie, taki szmaciarska bramka, bo z główki tutaj chyba to był Ajew. Tak jest, to był chyba Ajew w 11 minucie. Na 1-0 Olympique Marseille przejmuje to spotkanie. Jednak to tylko do chwili przede wszystkim. Dedryck Boyata nie jest zadowolony z tego. Dedryck Boyata coś nie chce mi się rozwijać. Nie wiem, czy to jest jego górna granica, to 73 overall. A jeżeli tak jest, no to trochę bez sensu, no bo naprawdę jest fajnym goalkeeperem i trochę szkoda, żeby... fajnym obrońcą i trochę szkoda, żeby ten jego overall się rozwijał tak mało. Później Aleksandre Pato, tutaj Diego Costa podaje do Aleksandre Pato i Diego Costa nie trafia niestety jeszcze. Piłka zahacza boczną siatkę. Keisuke Honda poniosła fantazja. Richards bardzo dobrze tutaj do niego dośrodkował. No i Aleksandre Pato wychodzi sam na sam z golkiperem, proszę Państwa, i czy będzie bramka? No i tak jest, tak się dzieje. Tutaj Mandanda zostaje pokonany przez Brazylijczyka z numerem 10, 53 minuta, a więc mamy 1-1, remisujemy z Olympiquem Marsylia, no i wszystko wskazuje na to, że Manchester City jakby bardziej teraz deklasował rywala. Luke Shaw podaje doskonale do Diego Costy, no i to kończy się bramką. Fantastycznie, Diego Costa strzela swojego pierwszego gola i to właśnie w inauguracji, w takim bardzo trudnym meczu przeciwko Olimpikowi Marsylia. Jeszcze zobaczę, jak tutaj pięknie przedublował. Szkoda, że ta akcja nie zakończyła się bramką. Słupek chyba spojednie z poprzeczką. Niestety przeszkodziło mu, by strzelić gola. Ale w sumie Diego Costa to nie jest Brazylijczyk, tylko Hiszpan. No i tutaj zobaczcie, Jesus Navas doskonale podaje do Diego Costy. No i wysoki, twardy zawodnik. Kapitan, nie wiem dlaczego kapitan. No tak się stało, no tak się stanęło po prostu. No i Mandanda musiał uznać większość Diego Costy. No i kończymy to spotkanie, proszę Państwa, zaraz, za chwilę. Minutę doliczył sędzia. Jednak, no kończymy to spotkanie wygraną 3-1. Tak więc przed Wami najładniejsza bramka tego odcinka. Tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego i cześć!